No, witajcie moi mili, z tej strony DHL albo BP, Black Panther, jak tam wolicie. Spróbuję wam trochę opowiadać na rozwięźle i szybko, by każdy po kolei zrozumiał, o co chodzi w tej grze i jak to wygląda. Widzę, że niektórzy z was po prostu obawiają, bo tu ktoś z Ela pisze, że nam żyć nie dają, że tamto, że sramto. Jesteśmy dużym sojuszem, niestety, i łatwo nas znaleźć. No i będą kombinować. Teraz wszystko zależy od tego, co się stanie po KE. Czy najwięksi w królestwie wprowadzą pokój, czy nie. Jeśli nie, to wszystkie sojusze będą się lały nawzajem, więc wtedy trzeba już szukać sojuszników, niestety. Co teraz wam powiem? Ogólnie, jeszcze rok temu powiedziałbym wam, że w tej grze nie ma możliwości w ogóle grać bez pieniędzy, bo też tak było. W tym sojuszu są dwie osoby, które grały ze mną wcześniej w 113, to jest... Sweet i Miśka. I powiem wam szczerze, że żeby dojść do 26 poziomu w 113, wtedy nie było kopalni kryształów, były dużo, dużo droższe pakiety, to ja wydałem chyba z 15 klocków na to, żeby tylko wbić 26 poziom. Teraz, tak naprawdę przy tych wszystkich udogodnieniach, jakimi są kopalnia kryształów, te różne aukcje, te pakiety codzienne, czyli te, które macie tutaj, na przykład dzisiaj jest 12 skrzynek 200 zł za 5 zł w polskich. Dzięki temu tak naprawdę ta gra stała się bajecznie prosta i to jest tylko kwestia czasu, jak królestwo zasypie się 30-kami. Do 30 zbudować się jest dosyć łatwo. Po prostu trzeba czasu, ewentualnie trochę przyspieszaczy. I powbijać te wszystkie rzeczy, żeby sobie spokojnie, żeby sobie robić żelazo, srebro i surowce. Powyżej 30 nie będziecie widzieć wiele zamków, a jeżeli w naszym królestwie jakieś będą, to już są ludzie, którzy mają dużo pieniążków, ponieważ trzeba na to odznaki. I tylko na 31 level, z tego co pamiętam, jest 1000 odznak, więc sami sobie zobaczcie, ile one kosztują, albo jak długo się je rzeźbi, bo z tego co widzę, chyba w kopalni kryształów. Jak się jest na 10 levelu, to można 6 na dzień. To sami sobie możecie policzyć 1000 odznak, żeby zebrać, ile dni to zajmuje. Ale po kolei. Pierwszą rzeczą, którą chcę wam pokazać, jeśli chodzi o coś, co można kupić za rozsądne pieniądze, ja myślę, i mieć z tego dużą korzyść, to jest łódź przemytnika. Łódź oferuje dwie rzeczy. Pierwszą jest dostawa przemytnika. Tak jak widzicie, 850 tysięcy surowca, 45 tysięcy żelaza, 105 kamyków ulepszających na poziomie pierwszym, czyli to daje wam ponad 1000, a żeby ulepszyć kamień, to tam chyba 16 tysięcy trzeba. Jakiś durny herb, jeden fragment, tam chyba jeszcze więcej rzeczy jest, ale to się tutaj nie pokazuje. To jest takie plus, minus, zależy kto co woli. Powiem szczerze, w tej sytuacji teraz, kiedy są te dzienne pakiety, to już nie jest tak atrakcyjne. Wprawdzie to kosztuje tam kilka dobrych złotych. Rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to jest na pewno subskrypcja. Subskrypcja daje wam sporo. Poza tym, że daje po 1 300 000 surowca dziennie, to daje to, co jest ważne, czyli skrzyneczki. Daje wam 12 skrzyneczek dziennie, czyli tak na dobrą sprawę można policzyć, że po 8 dniach, 9 dniach macie na pierwszą, na jeden fragment, czyli macie 100 fragmentów na jedną skrzynię. Na wytworzenie ekwipunku, na przykład tego, potrzebujecie dwóch takich skrzynek, więc tak naprawdę 2 tygodnie, czy tam 2,5 tygodnia i macie już pierwszą rzecz. Więc to na pewno jest ważna sprawa przy subskrypcji. Daje wam to 160 kamyków do ulepszeń, co się bardzo przydaje do buildu. Dziennie dostajecie 20 banerów rekrutacyjnych, gdzie przy sytuacji, kiedy zbierzecie ich 270, możecie rekrutować 10 strażników jednocześnie. I w tym momencie też idzie wam szybko, bardzo dużo dropi fioletowych, dużo fragmentów. Jest to fajne i opłacalne na pewno. Co jeszcze? Daję wam też 100 VIP-a dziennie, więc do wbicia 7 powiedzmy poziomu to bardzo szybko idzie, bardzo fajnie daje. Oprócz tego dostajecie bonusy do budowy,
One tam nie są jakieś ogromne, ale 100 tysięcy przy niższych levelach to jest zawsze. Jaki jest jedynie myk? Pamiętajcie, że subskrypcja, czyli ona u was tam będzie kosztować gdzieś koło 100, chyba 30 zł, czy 150. To jest coś, co subskrybujecie na dłuższy czas, więc inaczej. Możecie z tego zrezygnować nawet po tygodniu i zbierzecie całość za miesiąc. Ale jeśli nie wypiszecie się, to oni pobiorą to po raz kolejny, w zależności od tego, czy zapłaciliście kartą, telefonem. Jeżeli spróbujecie się wypisać i kliknąć na wypisz się, napiszę wam, że musicie zrobić to manualnie, czyli w sklepie Google. Tam trzeba przeczytać, to nie jest trudne, ale o tym trzeba pamiętać. Inaczej każdego miesiąca poleci wam z konta w zależności od różnicy 150 zł. To jest pierwsza rzecz. Kolejną rzeczą są te dzienne pakiety. Tak jak mówiłem, nie trzeba jakoś ładować pieniędzy w tą grę, żeby teraz pograć. I naprawdę wbicie 30 levelu bez pieniędzy, ja myślę, że to jest kwestia 3, może 4 miesięcy. I 30 może stać. Troszkę tych przyspieszaczy tam trzeba mieć jednak, bo ta budowa później to już zabiera od cholery czasu, bo tutaj widzę, że na przykład na 22, na 24 poziom 8 dni, 9 dni prawie. Ale nie ma tej potrzeby naprawdę. Dwa razy w tygodniu bodajże, w tym pierwszym, czyli w tej najlepszej ofercie tutaj z lewej strony, u was chyba na 5 zł kosztuje, będzie 3000 zł. Czyli tak naprawdę nikt nie powie mi, że nie stać go na to, żeby wydać 5 zł. Choćby 5 zł raz w tygodniu, dostajecie 3000 zł i to jest wystarczające na to, żeby podczas KM mieć 3 dni tarczy. Bo tarcza na całą dobę kosztuje 1000 golda. Niektóre pakiety są fajne, mają jakieś tam przyspieszacze, niektóre mniej fajne. No wszystko zależy, o co wam chodzi, tak? Nie warto na przykład się łasić na te tutaj fragmenty, bo żeby one się opłacały, żeby wymienić to, to musicie mieć w statku inaczej porozwijane, ale to wam też zaraz pokażę. Kolejna rzecz, banery. Na razie wy macie fajnie, bo jesteście w miarę niższych levelach większości. I nie potrzebujecie ich aż tyle, a co tydzień mamy do dyspozycji 7 skrzyń, z których zbieramy tam 2,5 do 3 tysięcy banerów. Problem niestety robi się, kiedy idziecie wyżej, bo zobaczcie, tutaj u mnie już potrzebuje 1200 na tylko jedno ulepszenie. Te ulepszenia na pewno naprawdę dużo kosztują, te banery niestety nie ma ich aż tyle, no i robi się wtedy problem, nie? To by była pierwsza rzecz. Kolejna rzecz, kopalnia. Na dobrą sprawę, kopalnię trzeba wbić na piąty level. Trzeba ją tylko i wyłącznie wbić na piąty level i w tym momencie zbieracie kryształy niestety tylko i wyłącznie na levelu trzecim, bodajże zaraz zobaczę. Nie jesteście w stanie tego zrobić indziej gdzieś. To jest niestety troszkę taki bug tej gry, czyli taki jakby błąd. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy bardzo młodym królestwem. Tak, zbieracie na poziomie szybu drugiego. Jesteśmy bardzo młodym królestwem i na każdym kolejnym szybie już są ludzie z królestw, które tam powstały, nie wiem, rok temu, 9 miesięcy temu. I siłą rzeczy te wszystkie bonusy, nie bonusy, pierdoły, oni mają tak wysokie statystyki, że nie jesteście w stanie się tam utrzymać. Mimo wszystko możecie zbierać do 360 tysięcy kryształów dziennie. Wystarczy sobie to rozplanować, żeby i w tym momencie co się dzieje? W momencie, kiedy odkryjecie sobie piąty level, odblokowuje wam się większość tych opcji. Was interesuje na początek głównie to i ewentualnie srebro. Można sobie reset lorda robić, to normalnie kosztuje 1000 golda. Oprócz tego za 200 tych skrzynek dostajecie po 200 z każdych minerałów, więc to też później pomaga w budowaniu. XP statka, sterowca, w momencie kiedy macie tam poniżej na przykład, nie wiem, 35 level czy coś, to naprawdę kupując tego 80, to makabrycznie wam podbija statek. Tu z boku jest taki myk, widzicie te kryształki. Jeżeli zbierzecie ich 100, czyli zajmie wam to 10 dni, możecie to spokojnie zrobić, będziecie mogli sobie wymienić to na kryształ, chyba mam go tutaj, na taki kryształ. Zauważcie, że ten kryształ na poziomie 5 daje wam po 58% do ataku z wszystkich trzech jednostek: kawaleria, strzelca i piechoty. Więc jest to naprawdę, naprawdę bardzo mocny kryształ i warto jest się ich doczłapać. Ja niestety inwestuję w co innego na obecną chwilę niż te kryształy, ale muszę się też tym zająć, nie ma innej opcji.
Więc to była kopalnia. Teraz tak, kolejną rzeczą jest build. Najlepszym sposobem, niestety nie będą one dropić bardzo z potworków. Potwory są jeszcze na za niskim levelu. Dopiero jak przyjdą potwory bodajże 30 levelu, to będą z nich lecieć fragmenty do wykucia rzeczy na 5 poziomie. Najprostszym rzeczą, najprościej jest iść do sklepu, skrzynie i kupować te skrzynki. Kupujecie ich 15, w momencie kiedy macie 15, wymieniacie sobie je tutaj normalnie na 15 i tu się wam pokazuje do wytworzenia uzbrojenia. W tym momencie zaświeciłoby się wam 15, ja nie mam nawet jednej z tych projektów i tutaj macie różne projekty. I w tym momencie musicie się zastanowić, co chcecie wykuć, tak? Jeżeli chcielibyście się nastawić głównie na obronę, to wiadomo, że musicie myśleć o czymś, co będzie was bronić. Nie polecam, bo rozbieżność uderzenia jest przeogromna i jak was ktoś zaatakuje, to i tak was po prostu rozbije w pył. Nie ma opcji, żeby 26 level zaatakował 20 i w ogóle odczuł jakieś problemy. Nie ma szans. Więc warto iść na pewno na początek w jakieś rzeczy, które wam dodadzą statystyk, tak? Warto wykuć sobie coś, warto mieć kamienie. Tak jak widzicie, na przykład mam tutaj takie buty, ponieważ nie mogę dostać lepszych butów. Ale siłą rzeczy, trzy kamienie dają mi po 90% do statystyk. Hełm mam też gówniany i też mam problem z dropnięciem, ale zaraz będę miał skrzynki, więc sobie wykuję ten pomarańczowy czy złoty. Siekierka mi dropła kiedyś, więc w sumie fajnie. No i tak to wygląda, nie? Potrzebujecie statystyk. Statystyki są ważne, szczególnie przy ataku, tak? Kolejną rzeczą jest sterowiec. Sterowiec jest bardzo ważny, niestety. I kolejną rzeczą, która jest ważne, jak sobie go ustawić, tak? Mój jest troszkę przestawiony teraz, bo ja, jak atakowałem tam w Ela dzisiaj, to zależało mi na tym, żeby mieć jak największą ładowność i prędkość oddziału, a nie miałem tyle wojska, więc wyzerowałem pojemność marszu, a później to przestawię. Ja głównie nastawiam się na atak, tak? Nie interesuje mnie obrona, bo jak mnie ktoś słabszy atakuje, to i tak sobie poradzę, a jak ktoś większy, to staram się nie konfrontować, bo straty są przeogromne. I nawet jeśli moje wojsko trafia do szpitala, do sanktuarium, to czas leczenia, koszt leczenia jest po prostu obłędny i no i nie chce mi się czekać 5-6 dni, zanim mi się wszystko poleczy, tak? Oprócz tego możemy przydzielić możliwości. I tutaj wracam do tego wtedy, jak powiedziałem wam, że nie warto się na to fioletowe łasić. Dlaczego? Dlatego, że ja posiadam to fioletowe. I niestety to fioletowe ma może lepsze statystyki, ale tą dolną statystykę, czyli atak strzelców, daje dopiero przy poziomie 20 tej umiejętności, którą macie. Ja nie posiadam ani jednej takiej umiejętności. Ani jednej 20. Widzę, jest ciężko, trzeba mieć sterowiec na nie wiem którym, 45 poziomie. Oprócz tego trzeba mieć od groma, naprawdę od groma doświadczenia, w sensie tych punkcików tutaj, części ataków. Ja obecnie mam chyba 6 milionów i zobaczcie na jakich poziomach jestem. Więc to jest problem, aczkolwiek no sterowiec niestety jest bardzo ważną rzeczą. I teraz pamiętajcie, te wszystkie statystyki sterowca działają tylko wtedy, kiedy sterowiec idzie z waszym wojskiem. Więc jeśli go nie ma, to one nie działają. Tak samo jeśli was atakują do zamku, a sterowca nie ma w środku, one również nie działają. Więc to jest kolejna rzecz. Co dalej? Hala wojenna, zbiórka. Ja na obecną chwilę mam dość wysoki poziom hali. 550 tysięcy mogę wsadzić do zbiórki, więc to jest dużo. Więc na przykład, kiedy budujemy fortecę, jakiś budynek albo nową kopalnię, to pozwala na to, żeby do mnie jeszcze 220 tysięcy osób, 550 tysięcy wojska mogło dojść. Więc jest to dużo, tak? Pamiętajcie o nagrodach dnia. Trzeba robić jak najwięcej z tych wszystkich celi tutaj, żeby one się pokazywały. One wam dają, oprócz minerałów, co jest oczywiste, dają różne klucze do otwierania skrzyń, do otwierania portalu, albo srebrne monety. Czyli te monety wykorzystujemy tutaj. Strzał do celu. Wszystko zależy to, co byście chcieli mieć.
Ja na przykład teraz wam nie pokażę wszystkich opcji, no bo jestem tutaj. Najbardziej interesuje mnie ten kamień. Jest go cholernie ciężko zdobyć. To są bardzo unikatowe te kwadraty czy prostokąty, jak to tam wygląda. I naprawdę jest to makabrycznie ciężko zdobyć. Ja posiadam tylko jeden taki. Szanse na niego są minimalne. Nie można ich nigdzie kupić. Można je tylko wylosować. Albo kupić na aukcji za jakieś 40 czy 50 tysięcy złotych. To jest po prostu chore, nie? Kolejną rzeczą, która jest nowa w miarę w tej grze, znaczy ja mówię nowa, ja wcześniej grałem jeszcze ponad 2 lata w grę, która się nazywała King of Avalon. Różnica była tylko taka, że zamiast sterowca był... wszystko było w 100% to same. Poza tym, że pakiety były niebotycznie droższe i naprawdę... No trzeba było ogromne pieniądze włożyć. Zdarzają się w królestwach ludzie, którzy w ciągu kilku tygodni wrzucają i 500 000 złotych. Są ludzie, którzy mają kasę i powiem wam tak, żeby wbić taki 40 level, jak niegdzie można zobaczyć w którymś królestwie, to ja myślę, że 500 000 to jest mało. Ja myślę, że to mówimy około 1 000 000 złotych, żeby to wbić i żeby to zrobić nagle. Ilości tych wszystkich rzeczy, których nie da się zdobyć, które trzeba kupić, żeby tak szybko wbić, są niebotyczne, kosztują kolosalne pieniądze. Krótko mówiąc, to nie jest... Ci ludzie się nie bawią. No, po prostu przychodzą po to, żeby pokazać wszystkim swoją wyższość. Z drugiej strony, na to, o to w tych grach też chodzi, tak? To są gry w stylu płać albo płacz, no i tak jest. Mówię, jest tu sporo doświadczonych osób. Mam nadzieję, że po KE dołączy do nas jeszcze jeden mój kompan. Co kolejna rzecz? Powinniście postarać się przynajmniej spróbować jak najszybciej wbić 22 zamek. W tym momencie możecie już budować te 8 i te 8. No właśnie mi pisze, że jakaś posłanka PiS nie żyje, jakby mnie to interesowało. I te 8 już powoli coś dają. To są fajne, to już są fajne żołnierzyki, można tym poszaleć. Wiadomo, żeby poszaleć, to niestety trzeba wydać. I teraz problem w tym jest, dlaczego wydać. Bo teleporty kosztują fortunę. Można próbować wyciągnąć teleporty stąd. Straganie, czasami się zdarza, że pokaże się teleport za 1200 golda. Zaawansowany. I to jest naprawdę dobra oferta. Można wyciągnąć go stąd. Przepraszam, nie stąd, gdzie to jest. Teraz to ja się zamotałem. Sojusz. W sklepie? Tak. Jest, a przynajmniej był. No, teraz go nie ma, ale mogę dodać jeden, jak chcecie zobaczyć. Możemy dodać nawet 2. Kosztuje 200 tysięcy punktów sojuszowych. To jest druga opcja. Trzecią opcją jest kupienie pakietu teleportów. Niestety to jest mały myk. Ten pakiet jest dostępny, ale nie dla każdego. Czyli inaczej, jest dostępny dla każdego, tylko trzeba spełnić jedną rzecz. Mianowicie szukacie sobie pakietu, który się nazywa... już wam pokażę, to jest pakiet sojuszu bodajże, jak pamiętam. Cholera, tych pakietów tu jest 1 000 000. Ale tych pakietów tu dzisiaj się naroiło. Gdzie jest ten pakiet sojuszu? Tutaj. Teraz jak widzicie, pakiet sojuszu kosztuje u mnie 4,5 funta. Mi jest ciężko przeliczać na złotówki. Więc sobie musicie to razy 5 po prostu i będziecie mniej więcej... Trzeba zobaczyć, ile u was kosztuje. I teraz tak. Ten pakiet otwiera wam pakiet teleportów. Ale tylko w jednej sytuacji. Musicie kupić pakiet sojuszu pierwszy. Drugi u mnie będzie kosztował 9 funtów. Trzeci będzie kosztował 17 funtów. Czwarty kosztuje 45 funtów. W momencie, kiedy kupię czwarty, on tam oczywiście da mi sporo tych przyspieszeń i innych pierdół. Czyli tak na dobrą sprawę muszę wydać prawie 70 funtów. W tym momencie otworzy mi się kolejny pakiet, którego tutaj nie ma i będzie się nazywał pakiet teleportu. Ten pakiet daje 15 teleportów zaawansowanych i skrzynię dla każdego sojusznika, czyli każdej osoby, która jest w naszym sojuszu z zaawansowanym teleportem. Ten pakiet kosztuje również 45 funtów, więc tak na dobrą sprawę, żeby to otworzyć, i to będzie otwarte chyba tylko przez tydzień czy przez 2 i później znowu zniknie. Żeby to otworzyć, to trzeba wydać dobrze około 500-600 zł, żeby to otworzyć i sobie kupić. I dlatego w dużych sojuszach jest prościej. Inaczej, w sojuszach w stylu Ela jest prościej, bo tam jest taki pol,
który już nakupował tyle tych pakietów, bo tak naprawdę chyba każdy pakiet kupiony za 45 lub 100 funtów otwiera to. Nakupował już tyle pakietów, że on ma to otwarte cały czas. I przed takim KE nagle zobaczycie, macie 3 skrzynie w swoim plecaku. Czemu macie 3? No bo Paul kupił sobie 3 pakiety, no to wy dostaliście po 3 teleporty. I dlatego oni tak często latają wszędzie, bo mają tych teleportów. W takich sojuszach jak nasz, no niestety, albo istety, tutaj wiele osób przychodzi się po to, żeby się pobawić i nie inwestują żadnych pieniędzy, a sporo ich nie inwestują, to nie mają takich pakietów, więc też my nie mamy z tego benefitów. No i tak to wygląda, tak? Sojusze ze Stanów, wiadomo, tam ludzie zarabiają w innych pieniążkach. Sojusze z Chin, tam są tańsze pakiety niż my mamy. No oprócz tego dużo jest jakichś tam kombinatorów, którzy kupują jakieś programy, instalują Bóg wie co. Kolejną rzeczą, która jest dość ciekawa, ja nie jestem fanem ogólnie kreatury, bo mnie to nudzi. I zwykle nie zaczynam jej robić przed VIP-em 8, bo trwa za długo mi to odkrywanie, wszystko po prostu mi szlak trafia. Ale w momencie, kiedy macie kreaturę, ona wam otwiera również wiele rzeczy. Możecie sobie kupić XP kreaturę, to jest inna sprawa, ale macie projekt, macie zasoby. I tutaj zobaczcie, są zasoby na przykład jak żelazo, srebro, tylko musicie przejść, niestety te najlepszym sposobem byłoby dojść do 55 piątra, ale 50 to również jest coś. Problem tylko jest taki, że żeby dojść do 50 piętra, to wasza kreatura musi mieć cały pomarańczowy build. Nie ma o czym mówić, on musi być pomarańczowy. A oprócz tego musicie mieć herby. Czyli coś takiego. Moje są jeszcze do dupy, ja dopiero je kupiłem część i je umacniam. I teraz te wszystkie białe, które dają wam kondycję, muszą być na 4 levelu i atak też powinien być wysoko. To trwa. Druga rzecz, katakumby się resetują chyba co tam niecałe 40 godzin, czy tam 2 dni, więc to się przeciąga i zajmuje sporo czasu, zanim tam dojdziecie. Ale jak już dojdziecie, to jest wesoło. Wtedy kolejne minerały płyną, tak? Mając do tego subskrypcję i robiąc kopalnie, nie musicie na przykład farmić, bo macie co 10 dni macie 13 milionów jedzenia, 13 milionów drewna, srebro wyciągacie z katakumb i z kopalni, z żelazo tak samo i tak naprawdę spokojnie sobie lecicie w górę. Więc tu się nie ma co martwić. Kolejną rzeczą fajną jest sanktuarium. Niestety to trwa cholernie długo trwa. Ja mam do możecie mieć tu 130 tysięcy, widzę. Ja mam do ożywienia 73 tysiące żołnierzy. Będę się z tym pierdolił, za przeproszeniem. Za 3 dni przynajmniej, jak nie dłużej. Plus tego jest taki tylko, że nie wydajecie punktów sojuszu, tak jak robiło się to w sojuszniczym szpitalu. I nie wydajecie jedzenia ani niczego. Dlatego ja polecam tak na dobrą sprawę. Ja muszę pousuwać część tych szpitali, tylko muszę najpierw wyleczyć. Na dobrą sprawę polecam zostawić sobie jeden szpital, jeżeli nie macie więcej niż 130 tysięcy wojska, a później ewentualnie stawiać powoli i upgrade'ować, bo lepiej to leczyć tutaj, bo jest to darmowe. Trwa troszkę, ale jest darmowe i tak naprawdę sobie ożywiacie. 1600 wraca. Boom. I znowu się nam woda zbiera. Tak? Więc jest to jakiś plus. No, co tu by jeszcze wam powiedzieć? Pewnie niewiele, nie o wszystkim powiedziałem, a tutaj kolejna fajna sprawa. Teraz tak, po kolei. Pierwsza misja to jest dziadostwo. Ja mam wszystkich fioletowych strażników, mam ich na dość wysokich poziomach, a przeszedłem tylko 10. To jest typowa misja, która została wprowadzona niedawno. Wcześniej była ekspedycja combo 2 razy, teraz to zastąpili. Bo po prostu chciał naciągnąć ludzi na pieniądze, tak? Wiadomo, że tych wszystkich benoitów innych i tych pomarańczowych strażników to trzeba ogromne pieniądze wyłożyć i kupić pakietów od groma, żeby ich zrobić. Więc to jest dziadostwo. Ekspedycja ekwipunku. Tutaj tylko i wyłącznie liczy się wasz ekwipunek. Nieważne, jakie macie w nim kamienie, liczą się tylko i wyłącznie wasze statystyki z tego, co macie na sobie. Sama sprawa sterowiec. Nie interesuje nikogo, jaki macie ekwipunek, ile macie kamieni, tylko i wyłącznie wasz sterowiec. Ekspedycja combo, tutaj jest ekwipunek i kamienie razem. Ekspedycja badań, najcięższa z ekspedycji.
dlatego że idzie strasznie powoli i tak naprawdę, żeby przyspieszyła, trzeba badać na drugim poziomie atak. Holendarne kwoty za badania, holendarne kwoty czas oczekiwania, ciężka ekspedycja i tak naprawdę w każdym kolejnym królestwie guzik z niej miałem. Jak widzicie, ekspedycja klejnotów, mimo że moje klejnoty nie są nie wiadomo jakie, już mam 77 pięter przeszedłem. I pamiętajcie o tym, że z każdej tej ekspedycji, po każdym dniu, czyli dzisiaj jak skończę ekspedycję budowy się skończy, to jutro zbiorę z niej też kryształy. Więc każdego dnia, oprócz tego, co uda mi się przejść, to jeszcze płacą wam za darmo. I co tu się bierze? Tak na dobrą sprawę, na niskich poziomach sterowca i Lorda możecie o tym myśleć. Nie dotykałbym tego, dlatego że możecie to... Znaczy ja tego też bym nie dotykał, bo to z kopalni możecie wziąć za duże pieniądze. Możecie myśleć o tym, o rzeczach na wasz ekwipunek, ale ja go biorę z sklepu... Ja go biorę ze sklepu... Jak się to nazywa, przepraszam? Ze sklepu... O, teraz jakaś bomba, ewakuują kogoś. Ja to biorę ze sklepu... Zaraz wam pokażę, którego. Co mnie najbardziej tutaj interesuje zwykle, to jest to. Mam 1600 punktów. Robię tak, bank, 30 godzin przyspieszenia. Bank, robię sobie budynki czy cokolwiek. I w tym momencie mam tego przyspieszenia trochę. Nie wiem nawet ile, coś tam mam chyba. No, mam 100 godzin tutaj, 30 godzin tutaj. Trochę badań. Badań miałem chyba 600 godzin, ale już to wykorzystywałem. Ja zwykle, jeżeli chcę sobie kupić jakieś surowce na ekwipunek, to robię to tutaj. Nie zakładam aukcji, dlatego że te aukcje to jest guzik warta rzecz. Bo tak naprawdę nie potrzebujecie na razie tego. Można sobie zrobić jedną aukcję na żelazo, tak? Jeżeli nie macie subskrypcji, ładnie 220 tysięcy wpada. To i to mam z kopalni, to po co mi płacić tyle kasy za wydawać tych monet? I tak naprawdę wszystko to się powtarza razy dwa, razy trzy, tylko że kosztuje dużo więcej i dropi więcej. Ja biorę to stąd. I tutaj jest to dużo tańsze. Potrzebuję 1000 kości, wchodzę, bank 2000, mam 1000 kości. A jak tworzę sobie te monety? Czasami z tego, że któryś z was robi aukcję, ale zwykle z tego, że sprzedaję to wszystkie dziadostwo, czyli zielonych i niebieskich strażników. W ogóle tego nie interesuje mnie to, bo tak jak mówię, no co kilka dni mam 10 kart, których dropią mi same fiolety, więc nie potrzebuję ani niebieskiego, ani zielonego, bo to jest dziadostwo na tym poziomie już. No i w tym momencie sprzedaję sobie tylko zielon fiolet i dostaję 5 kart. I już wpada mi to do monetek i za chwilę mogę z tego coś znowu wziąć, tak? Tak myślę i myślę, czy tu jeszcze jest coś, co bym wam warto było powiedzieć, moi drodzy. Jeszcze chyba ktoś ostatnio pytał o to, jak się kamienie robi. To też na kamienie potrzebujecie fragmenty. Mam 64 tych, ale mam ogólnie 9 kamieni, których mogę wymienić. Klikam sobie tutaj i tutaj widzę kamienie. Te są do kondycji. Kondycja jest ważna, to jest jakby to... I jak ile więcej żyją wasi żołnierze. Obrona. Obrona jest bardzo ważna, ale głównie w sytuacji, kiedy was atakują. Nie kiedy wy ich atakujecie, tak? Bo redukcja obrażeń to jest co innego, a obrona to jest obrona. A to jest najważniejszy kamień, czyli klejnot nadziei. I to są takie podstawowe. One dropią ze wszystkich skrzynek, z wszystkiego. Kiedyś trzeba było wydać kupę pieniędzy na to. I powiem wam, że w 113 Królestwie zajęło mi chyba z 3 miesiące, żeby mieć wszystkie te kamienie. A tutaj po prostu zajęło mi to chyba 3 dni. Jest dużo prościej, no ale siłą rzeczy, oni wprowadzają ciągle nowe, wyższe rzeczy. Jeszcze niedawno nie było zamków powyżej 30, później wprowadzili 35, teraz już 40 i tak to wygląda. Dobra, moi mili, nagadałem się, już pierdzielę głupoty chyba od pół godziny. Spróbuję to zatrzymać i wam to wrzucić. Dajcie znać, czy w ogóle coś z tego było sensowne. Hejka.